Podczas 6. dziecięcej Cecyliady u świętej Urszuli wszystko zagrało nam pod hasłem Być miłosiernym. Zgłosiło się 15 dziecięcych scholek parafialnych. Jury oceniało śpiew a cappella jednego z utworów. Druga piosenka wykonana przy akompaniamencie zespołu muzycznego musiała nawiązywać do kończącego się jubileuszowego roku miłosierdzia. Utwór poprzedzała recytacja wybranego tekstu o Bożym Miłosierdziu. Jury wyróżniało schole za to, co najładniej udało się wykonać. Głównym organizatorem przeglądu była parafia pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej w Gdańsku. Gospodarzem i sponsorem nagród byli ksiądz proboszcz Adam Kalina oraz parafianie. Rada dzielnicy Chełm ufundowała ciepły posiłek, a dzieci wraz z rodzicami uczestniczących w przeglądzie przygotował wspólny, słodki poczęstunek. Zaangażowało się ponad 70 osób. Każda z nich, odpowiedzialna za organizację, stanęła na wysokości zadania, wykazując się profesjonalizmem i w swoją pracę wkładając całe serce. Telewizja Polska, oddział w Gdańsku, przygotowała relację o Cecyliadzie, wyemitowaną w programie katolickim Droga. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom. Do zobaczenia.